Okej. Okej, słuchajcie, dajcie znać, czy mnie słychać. Widzę, że pierwsze osoby się podłączają, to mnie cieszy. Dajcie znaka, czy mnie słychać. Wprowadziliśmy małe zawieszanie, bo to nie Michał prowadzi, tylko ja. Ale. Dobra. Słuchajcie, jeszcze chwilę poczekamy standardowo, bo podłączyłem się troszkę wcześniej. Specjalnie podłączyłem się trochę wcześniej, bo sprawdzam też dzisiaj kilka nowych rzeczy. Właśnie chciałbym, żebyśmy byli. O, fajnie. Danusia mi odpisała, bardzo, bardzo się cieszę. Witam, Danusie. Sprawdzam kilka nowych rzeczy i jestem bardzo ciekawy. Czy będziemy mogli być jednocześnie i na YouTubie, i na Facebooku? Także napiszcie mi proszę w komentarzu, czy oglądacie mnie z YouTuba, czy oglądacie mnie z Facebooka. Mamy jeszcze 5 minut, poczekamy cierpliwie, aż wszyscy się zejdą i wtedy dopiero zaczniemy. Jak możecie, napiszcie w komentarzu, tak jak mówię, czy jesteście na Facebooku, czy jesteście na YouTubie. YouTube, super. Andrzej, na YouTubie też wszystko dobrze słychać, mam nadzieję. Na Facebooku, dobra, ja sobie tu pootwieram. Nie chcę, żeby mnie z którejś platformy wywaliło. YouTube wzór jest fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Dobra. Słuchajcie, witam wszystkich serdecznie. Mamy 4 minutki, więc zanim przejdziemy do głównego meritum, witam wszystkich. Tak, zanim przejdziemy do meritum, jak możecie, napiszcie, słuchajcie, w komentarzu. Napiszcie, słuchajcie, w komentarzu pytanie, czy jeżeli jakieś macie, to napiszcie już teraz. Ten webinar zostanie na naszym kanale na YouTubie i oczywiście na grupie. No, niestety grupa jest zamknięta, więc nie każdy ma tam dostęp, ale na YouTubie to zostaje. Przygotowałem dla Was takich 5 głównych wskazówek odnośnie w jaki sposób trenować siłę i przytoczymy sobie też kilka takich częstych bolączek, czy tam rzeczy, które po prostu nas angażują w kontekście tego, czy jest dobrze przeprowadzony trening siły, czy ten trening siły rzeczywiście jest taki, jaki powinien dla piłkarza. Krąży na ten temat wiele, wiele mitów i chciałbym dzisiaj je po prostu brutalnie obalić niektóre, a niektóre może potwierdzić. No nie wiem, zobaczymy, przekonamy się i zaraz będziemy jechać. Jeszcze parę minut, widzę, osoby się schodzą, więc jeszcze chwilkę poczekamy. Herbatka jest, także zdrówko, to nie jest nic oprócz herbaty, żeby nie było. Dobra, dajcie znać, czy jest ktoś z programu Zawodnik 2.0? Jest ktoś, czy nie ma nikogo? Jestem ciekawy. Okej. Jest niestety spore opóźnienie, więc ja tak czasem będę zastygał, niestety. Więc na to nic nie poradzę.
Słuchajcie, jak jesteście na Facebooku, jak jesteście na YouTubie, dajcie proszę przy okazji łapę w górę, jeżeli uważacie, że tego typu materiały się Wam przydają w Waszej pracy czy w Waszym treningu, jeżeli jesteście zawodnikami. To jest dla nas taki fajny, bezpośredni feedback, który nas nakręca do roboty, więc jak możecie, dajcie znać poprzez łapę w górę, poprzez lajka, czy tam jakieś serduszko, czy inne oznaczenie. Mamy zawodnika 5-0, bardzo się cieszę. Ale popatrz, Michał, zdublowałeś się, czujesz to? Czyli jednocześnie prowadzisz transmisję live i jednocześnie jesteś jej słuchaczem. To jest no niezwykłe. No, tylko zawodnik 5-0 potrafi się dublować. Nie? Także już niedługo zawodnik 5-0 dostępny w ofercie. Nauczymy Was dublować się. Ok, słuchajcie, zostały nam 2 minutki. Widzę, że kolejne osoby się podłączają. Także jeszcze te 2 minutki czekamy. Kto ma jeszcze chwilę potrzeby pójść po coś do picia, to weźcie teraz, bo potem jak już Was wbije w fotel, to nie będzie można wstać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. Słuchajcie, wszystko trybi. Nie będziemy przedłużać. Nie będziemy przedłużać, na pewno osoby będą się schodziły sukcesywnie, ale jest równo godzina 6 i to jest czas odpalić wrotki. Dobra, witam wszystkich, już teraz oficjalnie godzina 18, odpalamy webinar na temat treningu siły i jego przydatności w rozwoju szybkości na boisku, w szybkości poruszania na boisku, w kontekście zawodnika piłki nożnej. Słuchajcie, odpalimy tylko prezentację. Jeżeli są pytania, to pytania bijcie w komentarzu na bieżąco, bo bardzo często potem jest tak, że ja Wam daję, znaczy tam daję sygnał, że jest czas na pytania i jest takie to opóźnienie teraz przez te koronawirusy wszystkie, że ja te pytania, wiecie, no na koniec, powiedzmy jest tam parę minut, ja czekam, te pytania się nie pojawiają, nagle bach, tam nie wiem, 8 pytań naraz, ja nie jestem w stanie na nie wszystkie odpowiedzieć, więc jak możecie, to napiszcie teraz i ja będę potem mógł sobie na koniec spokojnie odpowiadać. Dobra. Okej. Okay. Lepiej nie siadać. No, można usiąść raczej. Dobra. Kamilo, mam nadzieję, że ty dzisiaj pobiegałeś dobrze i nie będziesz mógł usiąść. Dobra. Nie będę przedłużał. Odpalamy wroty. Słuchajcie, jak trenować na siłowni, żeby być szybszym na boisku? Odwieczne pytanie, można powiedzieć. Wiele jest oczywiście szkół, wiele jest takich, nie wiem jak to nazwać, ale to nie są metodologie, ale są przekonania treningowe w kontekście budowania siły. To jest taki temat dość gorący zawsze, też chyba najbliższy mi osobiście. A co rozmawiam z osobami, ostatnio mam jakby taką mocną zajawkę na prowadzenie wywiadów, kto jeszcze nie widział, to zobaczcie, bo jest ich już kilka naprawdę wartościowych i każdy mój gość ma lekko inne podejście do tego tematu, co jest bardzo, bardzo interesujące i takie wzbogacające edukacyjnie, także no polecam, bo to jest ciekawe, jak każdy z nas na wysokim poziomie, są ci ludzie, wszyscy na wysokim poziomie, mają na to lekko inne spojrzenie. To jest naprawdę ciekawa sprawa. Okej. Zanim przejdziemy do naszego tematu głównego, to zapraszam do zobaczenia naszych prywatnych kont na Instagramie. Pojawiają się tam na bieżąco ciekawe informacje, dodatkowe jeszcze, oprócz tych, które się pojawiają na naszych mediach społecznościowych. I słuchajcie, niedługo odpalamy Akademię Planowania. Akademia Planowania
będzie na zasadzie takiego bardzo rozbudowanego, składającego się z kilku modułów, takiej drogi, która nauczy Cię, w jaki sposób dozować najważniejsze zdolności motoryczne, w jaki sposób je planować, w jaki sposób planować obciążenia. Jest tych rzeczy tam naprawdę multum i ona jest już na wykończeniu. Natomiast jeżeli chcesz być na bieżąco o postępach w pracach i również dostać jako pierwszym informację o zapisach, bo będzie ograniczona ilość miejsc, to koniecznie zapisz się do wydarzenia, które utworzyliśmy na Facebooku właśnie w tym celu, żeby Was jeszcze lepiej wprowadzić w te tajniki planowania treningowego, gdzie skupiamy się głównie na drużynach półprofesjonalnych i amatorskich, czyli w większości tak naprawdę miejsce pracy czy miejsce treningu w większości z nas. Okej, słuchajcie, zaczynamy. Wskazówka pierwsza, bardzo istotna, to odpowiednia prędkość ruchu. Pracując na siłowni, gdzieś bardzo często mamy w ogóle taki synonim pracy na siłowni, kojarzymy sobie z dwoma elementami, teraz szczególnie, czyli trening kulturystyczny po jednej stronie i trening crossfit po drugiej stronie. Natomiast trening ze sportowcem czy trening piłkarza na siłowni jest, powiedzmy, bardziej specyficzny i on nie popada w stronę kulturystyki i też nie popada w stronę crossfitu. My jesteśmy gdzieś pomiędzy. Sama prędkość ruchu w treningu kulturystycznym jest mniejszą, powiedzmy, wartością, czyli oni się tak mocno w tym treningu tak nie skupiamy na tym. Tam bardziej skupiamy się na tych efektach hipertroficznych, na zmęczeniu mięśnia, na mocnym przekrwieniu danego sektora ciała, a w treningu crossfit skupiamy się głównie na ilości, czasem kosztem jakości, a my chcemy znaleźć złoty środek, czyli chcemy pracować mocno, w kontrolowany sposób, i jednocześnie dobrze jakościowo, ale będziemy czerpać z różnych tak naprawdę źródeł. Będziemy troszkę pracowali jak kulturyści, będziemy troszkę pracowali jak crossfiterzy, będziemy troszkę pracowali jak fizjoterapii. Wszystkie te elementy wzajemnie się przewijają. Popadając tylko i wyłącznie w jedną skrajność, nie będziemy w stanie przetrenować w całości naszej krzywej siła, prędkość, czy takiej zależnej pomiędzy prędkością ruchu a generowaną siłą. I teraz popatrzcie, to jest taka bardzo w prosty sposób zaobrazowana zależność. U góry mamy siłę maksymalną, czyli pokonujemy bardzo duży opór, wykorzystujemy bardzo dużo siły, ale ruch zazwyczaj jest dość wolny. Czasem przy tych submaksymalnych i maksymalnych ciężarach ten ruch jest bardzo, bardzo wolny. Następnie przemieszczamy się, czy tam podróżujemy po naszej krzywej blisko pojęcia mocy, czyli generowania jak największej ilości siły w danej jednostce czasu. I ja to tak roboczo podzieliłem na taki odcinek pomiędzy siłą eksplozywną, czyli z cechą siły, czyli składową siły, która będzie miała największe odzwierciedlenie na przykład w przyspieszeniu, tak? Czyli kiedy jesteśmy z punktu zero, z punktu martwego, musimy wygenerować jak najwięcej siły w pojedynczy ruch. Natomiast siła reaktywna są to zdolności głównie skoczności, gdzie na zasadzie reaktywnych skoków, wykorzystania sztywności i elastyczności struktur więzadłowych na przykład, ale o czym za chwilkę. I ostatni element, najniżej w tej naszej krzywej, to jest trening szybkości, czy sama szybkość, gdzie nie wykorzystujemy żadnego obciążenia lub to obciążenie jest bardzo, bardzo znikome, jeżeli jesteśmy bliżej siły reaktywnej. Natomiast prędkość ruchu jest dużo wyższa lub zupełnie maksymalna, jaką jesteśmy w stanie wygenerować, na przykład w biegu z prędkością maksymalną. W kontekście pracy na podstawie prędkości ruchu widzicie, ta prędkość ruchu się tutaj zmienia od niewielkiej 0,3 metra na sekundę wykonujemy ruch. Jeżeli ktoś pracuje przy użyciu bista, nie wiem, pusha, bez reklam, to wie, o co chodzi. Generalnie to jest jako ciekawostka wartości zaczerpnięte z velocity-based training.
My tak naprawdę chcielibyśmy, żeby każdy nasz zawodnik, znaczy inaczej, nie chcemy, żeby nasz zawodnik był tylko silny i też nie chcemy, żeby był pozornie tylko szybki, czyli na przykład, żeby szybko wykonywał ruchy, bo szybkość też może być różnie rozpatrywana. My chcemy, żeby on w stosunku do swojej masy ciała generował moc jak najwyższą i żeby realizował ją, czy generował ją jak najszybciej. Tu mamy porównanie dwóch aut. Auto sportowe i auto jakiejś tam klasy rodzinnej, segment B. Oba samochody są w stanie pojechać 100 km na godzinę, czyli mamy dwóch zawodników, zawodnik A i zawodnik B, obaj podnoszą 100 kilo. Tylko że dla zawodnika A, tutaj samochód sportowy, jest to relatywnie niski ciężar i jest on w stanie go pokonać bardzo, bardzo szybko. Czyli tutaj samochód sportowy do setki przyspiesza w 4 sekundy. Natomiast samochód klasy rodzinnej też jest w stanie się rozbujać do 100 km na godzinę, ale on będzie na to potrzebował niemalże trzykrotności tego czasu. I tak samo możecie to zaobserwować właśnie w podnoszeniu tej sztangi 100-kilowej, gdzie jeden zawodnik zrobi to z dużą łatwością, będzie miał ogromny zapas, co świadczy o jego wysokim poziomie siły i mocy, rezerwach, a dla drugiego zawodnika to będzie już niemalże szczyt. My chcemy zawodnika A, czyli chcemy, żeby on był jak najsilniejszy i żeby tą siłę realizował w jak najkrótszym czasie. Do tego bardzo przydatna jest metoda velocity-based training, ale my również możemy to w takim podejściu czysto amatorskim po prostu to obserwować. My chcemy, żeby ruch był wykonany dynamicznie, więc co z tego, że on udźwignie 120 kg, jeżeli on pod tą, nie wiem, z tą sztangą walczy o życie. My chcemy, żeby on to zrobił bardzo, bardzo dynamicznie. Krok drugi. Chcielibyśmy, żeby nasz trening nie ograniczał się tylko do jednego elementu. Tak jak pamiętacie, mieliśmy trening kulturystyczny i mieliśmy trening crossfit. Każdy z tych metod treningowych ma swoją taką specyfikację. Trenując piłkę nożną, naszą nadrzędną specyfikacją jest bycie dobrym piłkarzem, a nie bycie dobrym na siłowni, czy bycie dobrym w przysiadach, czy w jakimś tam innym ćwiczeniu. My chcemy być efektywni na placu, a trening siłowy ma nam w tym pomóc. Dlatego też on powinien być dość kompleksowy, czyli zawierać zarówno elementy budowania mocy, budowania siły, elementy prewencyjne, wyrównywania asymetrii, wszystkie te aspekty, które są istotne w kontekście stawania się silniejszym. I to, co stawanie się silniejszym daje nam potem na boisku, czyli bycie szybszym, bezpieczniejszym, bardziej odpornym na urazy. Ja polecam poruszać się według zasady 4x15. Jest to bardzo prosta metoda budowania jednostki treningowej, w której tak naprawdę akcentujemy wszystkie zdolności motoryczne, czyli pracujemy nad mobilnością, pracujemy nad mocą i szybkością, pracujemy nad siłą i nad wytrzymałością. Ja Wam na koniec tego webinaru pokażę, jak ja ze swoimi zawodnikami realizuję poszczególne segmenty, żebyście mieli też wyobrażenie, w jaki sposób można potem przemycać niektóre środki treningowe pod kątem rozwoju szybkości. Więc wyobraźcie sobie, że mamy jednostkę 60-minutową na siłowni, czyli taki najbardziej popularny odcinek czasu. Pierwsze 15 minut, czyli 25% czasu treningowego spędzamy nad pracą, nad mobilnością, czyli powiedzmy rozbudowana rozgrzewka. I to nie musi być tylko i wyłącznie rozciąganie w jakichś tam statycznych pozycjach. To mogą być aktywna mobilizacja danego rejonu, danego stawu. To może być stretching statyczny też, jak najbardziej. To może być jakaś praca taka hybrydowa, czyli połączenie mobilności i stabilności w formie jakiegoś flow na przykład. To może być techniczna praca nad jakimiś ćwiczeniami siłowymi, na przykład nad przysiadem, gdzie pogłębiam sobie ruch, kiedy pracuję nad zgięciem w biodrze, kiedy moim celem nadrzędnym jest pogłębienie tego zakresu ruchu, kiedy pracuję nad stabilizacją łopatki w pełnym zakresie ruchu dla stawu ramiennego i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy to dobrze rozumieli. Następnie 15 minut, co uważam, że jest dużym, dużym zapasem, jest blok trenowania szybkości i mocy. Co może znaleźć się w takim bloku? Skoki, piłka lekarska, biegi, sprinty, zmiana kierunku,
sanki, jakieś wyjścia na gumie, ćwiczenia jakieś bardziej specyficzne pod prędkość, skipping i tak dalej, więc dużo tych metod treningowych, czy tam segmentów treningowych można tutaj zawrzeć, a co wy będziecie chcieli i co wasz dany zawodnik potrzebuje, to jest już wasza indywidualna sprawa. Jeżeli bardziej skupiacie się na pracy liniowej, no to te ruchy też będą mieć inny kierunek. Jeżeli bardziej nad zmianą kierunku, to te ruchy też znowu się lekko od siebie różnią. Jak ja miałbym tu ująć trzy rzeczy, które warto robić, to praca z piłką lekarską, skoki i bieg wolny. Takie trzy najprostsze elementy. Kolejny etap to siła. I znowu, popatrzcie, tu niby tylko 15 minut, ale jeżeli skrócimy lekko szybkość, bo 15 minut na szybkość może być bardzo dużo, to już mamy 20 minut na siłę. Jeżeli pracujemy w okresie startowym, nie musimy pracować na koniec nad wytrzymałością, tylko powiększamy sobie ten trening i mamy pół godziny na siłę, co w zupełności wystarczy. Dobrze, więc w bloku siły poruszamy się według głównych wzorców ruchowych, czyli mamy ruchy pchania i ciągnięcia na górną kończynę, mamy ruchy pchania i ciągnięcia na dolną kończynę z akcentem na ruch zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym i akcent ruchu zgięcia i wyproście w stawie biodrowym. Czyli takie dwa główne elementy. W czasie tych 15 minut wybierzemy pewnie 2-3 główne ćwiczenia, które będziemy doskonalić. Jeżeli to jest nasza jedyna jednostka w tygodniu lub trenujemy rzadziej, to dobrze jest na koniec zawrzeć trening wytrzymałości. Na przykład w takim siłownianym klimacie fajnie sprawdza się trening a la strongman, czyli cały czas pracujemy nad siłą, ale bardziej pod kątem jej wytrzymałości. Czyli na przykład spacery farmera, czyli na przykład noszenie jednorącz, noszenie oburącz, odwrotne spacery farmera, na przykład przyciąganie sań, pchanie sań w takim bardziej interwałowym charakterze, praca z workami bułgarskimi, praca z ciężką liną i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to możemy tutaj zawrzeć. Jeżeli tego nie potrzebujemy, bo jesteśmy w trakcie sezonu, to najlepiej poświęcić to dodatkowe 15 minut po prostu na rozszerzenie siły i wtedy bez problemu cztery główne ćwiczenia, pchanie, ciągnięcie góra, pchanie, ciągnięcie dół i wystarczy. Dobrze, bo tak jak wiecie, żeby być szybkim, nie wystarczy tylko biegać sprinty, bo jeżeli będziecie biegać tylko sprinty, to w tej krzywej będziecie tylko i wyłącznie poruszać się w dolnym obszarze. My chcielibyśmy, żeby zawodnik w bezpieczny sposób stawał się silniejszy, szybszy i żeby wykorzystywał swój w pełni potencjał, bo w pewnym momencie on biegając tylko sprinty będzie miał jakiś tam blok w postaci, nie wiem, nadciągniętych dwójek, przywodzicieli czy tam czwórek, w postaci braku progresu w tempie poruszania, więc i potem stając się silniejszym będziemy odkrywali coraz to nowe rezerwy w naszym ciele. Więc żeby być szybszym, nie wystarczy tylko biegać. Żeby być bardziej skocznym, nie wystarczy tylko skakać. Żeby być bardziej silnym, powiedzmy, nie lubię takiego określenia, żeby być silniejszym, trenuj siłowo. Tak naprawdę wszystkie te elementy wzajemnie się przewijają, mieszają. Dzięki temu, że będziemy trenować na siłowni w taki sposób, jak pokazałem tutaj, jesteśmy w stanie zaangażować zarówno włókna szybko kurczliwe typu A i typu B, jak i włókna wolno kurczliwe. Również każda grupa mięśniowa też wymaga troszeczkę innego charakteru pracy. Ćwiczenia główne wymagają innej intensywności, innej objętości. Ćwiczenia poboczne innej intensywności, ćwiczenia prehabilitacyjne innej intensywności i tak dalej, i tak dalej. To się będzie zmieniało, więc też nie tylko szybkie przysiady, szybkie wyciskanie na klatkę, to też nie sprawi, że będziecie szybsi, to ograniczy was do pewnego małej cegiełki z tego całego złożonego schematu. Dlatego trening przede wszystkim musi być odpowiednio zaplanowany. Słuchajcie, szybko rzucę okiem tylko, czy nie ma jakichś pytań, bo teraz nie mam wglądu. Tak, będzie zapis transmisji. Słuchajcie, na dole wrzucam link, jakby ktoś chciał
Jakby ktoś chciał zobaczyć sobie tą akademię, znaczy jej postępy właściwie, to możecie sobie tutaj ten link rzucić okiem. Ja go na razie zostawię, niech on wam tam przewija się. Dobra. Wskazówka numer 3, czyli przeszliśmy sobie od takiej organizacji prostej treningu, aż teraz dalej do jednej, wydaje mi się, że z bardziej istotnych, czasem przecenianych, a czasem niedocenianych wręcz, składowych, czyli na sztywności mięśniowej, to jest taka robocza nazwa, nie wiedziałem jak przetłumaczyć leg stiffness, i na sile relatywnej. Pamiętacie receptę na szybkość? No, już przewijała się w naszych webinarach x razy. Jedną z ważnych tutaj wartości, jedną z trzech, jest krótki czas kontaktu z ziemią. My dużą siłę już wygenerowaliśmy, bo zaplanowaliśmy sobie trening siły, przeprowadziliśmy go. Niską masę każdy z nas utrzymuje na pewno. Natomiast czas kontaktu z podłożem jest o tyle problematyczny, że po pierwsze jest troszkę uwarunkowany genetycznie, jest podatny na przepływ impulsów nerwowych w naszym organizmie, z mózgu do mięśni. Chodzi o to, jak szybko my jesteśmy, znaczy nasz organizm jest w stanie zmobilizować struktury niekurczliwe do zakumulowania energii i oddania tej energii. To najprostszym przykładem jest ścięgno Achillesa, które działa jak sprężyna w naszym ciele. W momencie na przykład biegu, w czasie kontaktu nogi z ziemią, on się ładuje jak bateria, czyli nakręca się ta sprężyna, i w momencie odbicia, kiedy dodaje kolejny krok, ta sprężyna jakby wybucha tą energią i odpycham się dzięki temu do przodu. Możecie sobie to zaobserwować lądując, kiedy czujemy wyraźnie, że ta nasza sprężyna się napina, kiedy bierzemy zamach przede wszystkim w czasie przed wyskokiem, kiedy bierzemy zamach przed sprintem, kiedy nie wiem, chcecie rzucić albo uderzyć, no to spróbujcie uderzyć tylko z tej pozycji, a spróbujcie zrobić lekki zamach, czy tam, no tak samo przy kopnięciu i wszystkich innych czynnościach. Najprostszą metodą to jest pokazania, nie wiem czy widać, kiedy trzymam palec, jeżeli sam będę chciał nacisnąć, no to nie jest to zbyt szybkie. Jeżeli napnę, zakumuluję ciężar, zakumuluję energię, puszczam, jest dynamiczne uderzenie. Tak bardzo patologicznie. Żeby zbadać naszą siłę relatywną, czyli siłę, jaką jesteśmy w stanie wygenerować w stosunku do swojej masy ciała, ja korzystam z trzech takich benchmarków. Przede wszystkim oczywiście z baterii testów siłowych, którą lekko zmodyfikowaliśmy na nasze potrzeby. Drugim takim testem, nie korzystam ze wszystkich, ale z części korzystam, to są testy od Johna Racina, Functional Strength Standards. Polecam, to jest fajna opcja, oczywiście też nie bierzcie wszystkiego naraz, tylko spróbujcie to dostosować do swojego programu, do swojego planu. I taka strona Strength Level, gdzie jesteśmy w stanie porównać głównie swoją siłę maksymalną w stosunku do masy ciała, w stosunku do populacji, bo takie są tam wytyczne. Fajne trzy takie bardzo proste elementy, na podstawie których możemy tą siłę relatywną porównać. W baterii naszej BetterWay-owskiej my korzystamy z 5 testów określających siłę zawodnika na podstawie wytrzymałości siłowej, w którym mamy pompki, podciąganie, przysiad, unoszenie bioder i podpór. Uważam, że to jest dość kompleksowe i daje na tyle dużo informacji, że jesteśmy w stanie określić, czy zawodnik jest w stanie efektywnie pokonywać masę swojego ciała, czy jednak ta masa może jest za duża lub siła jest w stosunku do masy za mała. Bo bardzo często zdarza się tak, że zawodnicy przechodzący okres pokwitaniowy niby są silni, czyli są silni w stosunku do swoich rówieśników, natomiast w stosunku do swojej masy ciała wcale nie są silni, bo nie mogą zrobić dobrej pompki, już nie mówiąc o podciąganiu. Mają problem z przysiadem na jednej nodze i tak dalej, więc jeżeli tyłek za bardzo ciąży, to warto byłoby to rozważyć i albo zmanipulować masę swojego ciała, albo po prostu zwiększyć siłę maksymalną.
To, o czym mówiłem, lex stiffness, już tutaj nie będę się nad tym, nie będę się nad tym rozwodził, czyli działanie ciała na zasadzie sprężyny. Jeżeli skaczemy w dół, ta sprężyna, czy tam zlatujemy w dół, czy bierzemy zamach, wyobraźcie sobie wyskok dosiężny. Dużo wyżej wyskoczycie, jeżeli weźmiecie wcześniej zamach, załaduję, wyskoczę, a nie jeżeli jak miałbyś wyskoczyć z pozycji półprzysiadu. Spróbuj sobie skoczyć w dal, siedząc na krześle i z siadu na krześle wyskoczyć, a spróbuj sobie skoczyć, mając ręce wolne, nogę wolną, możesz zrobić ten taki swing nogi i skoczyć do przodu. Dzięki temu, że nakręcamy swoje ciało jak sprężynka, ono akumuluje energię i jesteśmy w stanie wygenerować jej wtedy więcej. Ok, wskazówka numer 4. Bardzo ważna rzecz, czyli stosunek pracy do odpoczynku. Często spotykam się, że zawodnicy są troszkę niecierpliwi w swoich planach treningowych. Jeżeli na przykład w rzutach piłki lekarskiej, bo to jest dobry przykład, są rzuty piłką lekarską albo skoki. One odbywają się na początku treningu, gdzie zawodnik jeszcze jest wypoczęty i ma bardzo dużo siły. I żeby te skoki czy rzuty piłką lekarską przynosiły takie efekty, jakie my byśmy chcieli, czyli poprawę szybkości i mocy, my potrzebujemy mieć do tego w miarę wypoczęty lub jak najmocniej wypoczęty układ nerwowy. Nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, jeżeli robimy, powiedzmy, jakieś tam skoki, 4 skoki przez płotki i odpoczywamy 30 sekund. Czemu? Ponieważ nasze ciało do takich dynamicznych wysiłków korzysta z zasobów fosfokreatyny. Fosfokreatyna, czyli substrat energetyczny, który do wykonania skurczu czy ruchu nie potrzebuje, w tej pojedynczej akcji nie potrzebuje tlenu, on się odnawia oczywiście na podstawie pewnego cyklu Krebsa, gdzie ten tlen jest dostarczany. I my jesteśmy w stanie oczywiście go odnawiać, ta resynteza fosfokreatyny odbywa się w naszym ciele w przedziałach czasowych. Tutaj literatura podaje co pół minuty takie przedziały procentowe i popatrzcie, że w pół minuty po takim bardzo dynamicznym wysiłku, a jeszcze nadmienię, że żeby ten wysiłek rzeczywiście był niezakwaszający z wykorzystaniem fosfokreatyny, czyli wykorzystujemy szlak fosfagenowy, to będziemy mogli maksymalnie z tego, co pamiętam, 8-sekundowy wysiłek wykorzystać, chociaż jest to też bardzo indywidualna kwestia. Przyjęło się takie 5 sekund pracy jako maks i właśnie na taki wysiłek są te normy, więc żeby ta fosfokreatyna zregenerowała się chociażby w połowie, to potrzebujemy pół minuty. W minutę osiągniemy już 70%. I popatrzcie, że nie wiem, czy zauważyliście, ale zazwyczaj w treningach mocy odpoczywa się między 2 a 5 minut. Nie bez przypadku, bo popatrzcie, że odnowa na poziomie 93% już daje nam możliwość zrealizowania następnej serii bardzo, bardzo dynamicznie, czy równie dynamicznie co pierwszą. 5 minut daje nam możliwość zregenerowania się w całości. Dlatego jeżeli planujecie taki trening, w którym macie rzuty czy skoki, warto jest wziąć pod uwagę dłuższą przerwę. A jest tu problem taki, że zawodnicy są niecierpliwi i nie czując nad wyraz dużego zmęczenia, zwyczajnie się nudzą w czasie tych 2 minut. Więc dobrze jest zagęścić tą przerwę odpoczynkową i zrobić ją aktywną w postaci jakiegoś tam ćwiczenia, na przykład korekcyjnego, nie wiem, rozciągającego aktywnie lub stabilizującego jakiś obszar ciała, nie wiem, biodro, tułów, łopatkę, etc. Popularną metodą jeszcze większego czy mocniejszego zaangażowania układu nerwowego, a co za tym idzie zwiększenia mocy w danym ruchu, jest tak zwana potencjacja powysiłkowa, z angielskiego post activation potentiation. I co to jest tak naprawdę? To jest nic innego jak taki mały efekt superkompensacji, kiedy pod wpływem jakiegoś bodźca my jesteśmy w stanie obudzić, zaangażować troszkę więcej włókien szybko kurczliwych i wydobyć jeszcze więcej mocy z kolejnego ruchu. Często taką aktywację powysiłkową realizują sprinterzy,
Natomiast żeby ona była rzeczywiście, żeby ona zaistniała, to musimy ją bardzo dobrze przeprowadzić, bardzo dobrze zaplanować. Zazwyczaj jest to użycie sporych ciężarów od 85% ciężaru maksymalnego w górę. Musimy bardzo dobrze dobrać przerwę odpoczynkową, nie jest ona zawsze taka sama, dlatego tak jak wspomniałem, używają zazwyczaj tego zawodnicy w sportach indywidualnych. Wykonywanie pół przysiadu z pustą sztangą, a następnie przejście do sprintu nie zupełnie ten efekt właśnie wykorzysta i uważam, że jest to zbyt często nadużywana taka metoda, bardzo, bardzo skomplikowana, może nie bardzo, bardzo skomplikowana, ale dość zaawansowana z zawodnikami podstawowymi, a nie daj Boże gdzieś tam z juniorami czy z młodzieżą. Oni dużo większe efekty uzyskają przy okazji normalnego treningu siły i oddzielnie treningu mocy. Natomiast jeżeli jesteś sprinterem, na pewno z metody postaktywacyjnej udało Ci się kiedyś skorzystać. Najprostszy przykład, spróbujcie sobie przerzucić kilka ciężkich, nie wiem, rzeczy, co teraz tam w ogrodzie robicie czy coś i po chwili, jeżeli weźmiecie coś lżejszego, to jest Wam jakby relatywnie, ten ciężar dla Was jest bardzo, bardzo lekki. Więc weźcie jedną cegłę, potem weźcie 8 cegieł i wróćcie do jednej, ta jedna okaże się dużo lżejsza niż na początku. Pamiętajcie, żeby osiągać ten pełny potencjał treningu szybkości, mocy, czy w pełni wykorzystywać te wspomniane 15 minut na moc i szybkość, musimy mieć zregenerowany układ nerwowy. A to, idę jakby od prawej do lewej, a to wiąże się z odpowiednim zaplanowaniem zarówno przerw odpoczynkowych, jak i intensywności wysiłku, który realizujecie. Nie może być zbyt mocny, nie może być zbyt słaby. Powiem Wam, że zupełnie serio, powiem Wam często, że ja obserwuję, jak zawodnicy oddychają, jak zawodnicy się poruszają w danej serii i lepiej, żeby odpoczęli dłużej, niż mają odpoczywać za krótko. Wracając do tej metody velocity-based training, my jesteśmy w stanie na bieżąco oceniać, czy zawodnik odpoczął odpowiednio, bo mamy po prostu na wykresie określoną ilość mocy pokazaną. Jeżeli takich metod nie macie, podejrzewam, że ma je bardzo mały procent osób, to musimy rozmawiać, musimy obserwować naszych zawodników lub stosować taki bufor w postaci dłuższej przerwy odpoczynkowej, wtedy będziemy mieć pewność, że dane ćwiczenie czy dany środek treningowy niezbyt mocno wyeksploatował układ nerwowy zawodnika, bo głównie chodzi o to. Nie daj Boże, żebyście w treningu mocy doprowadzali do zakwaszenia, nie wiem, czwórek, dwójek, nie wiem, wykonujemy ileś tam przysiadów i jeszcze potem skoki, jeszcze to i jeszcze tamto i już gdzieś tam w trzecim przejściu on jest taki zakwaszony, że nie jest w stanie generować mocy. Dlatego ja uważam, że na przykład robienie zarzutów czy innych ćwiczeń olimpijskich na czas czy w największej objętości w jednostce czasu nie zupełnie dobrze sprawdza się w pracy ze sportowcami. I najważniejsza rzecz, zostawiłem ją na koniec, przed nią łyczek herbatki. Zostawiłem ją na koniec, w piątek też pojawi się mały artykuł na ten temat, bo uważam, że jest to coś, co w treningu siły jest najbardziej olewane czy zaniedbane. Bardzo często pracujemy na siłowni w taki sposób schematyczny, czyli poruszamy się w jednej płaszczyźnie czołowej, wykonując przysiady, obunóż, jednonóż, jakieś tam ciągi, nie wiem, no tego typu rzeczy, nie? Czyli standardowy trening siłowy. Bardzo rzadko widuję, żeby na przykład zawodnicy wykonywali bardzo ciężkie marsze z saniami, bardzo ciężkie poruszanie do boku z jakimś tam obciążeniem. A tak naprawdę tego typu ćwiczenia będą mieć największe przełożenie na Twoją szybkość, bo my biegamy tu, nie tu, tu będziemy skakać, więc wykonywanie przysiadów ma dużą korelację z wyskokiem. Natomiast w kontekście przyspieszenia my chcemy uzyskać ten sam kąt natarcia, ten sam wektor ruchu przede wszystkim, przełożyć ten sam wektor ruchu i kierunek ruchu na ćwiczenie siłowe. Nic lepiej się chyba nie sprawdzi, jak po prostu lokomocja obciążona.
Więc jakby na to musimy sobie zwrócić uwagę. Więc tak jak to już trochę zespoilerowałem, dlatego się chwilę zaciąłem, ale zawodnik będzie poruszał się w trzech głównych kierunkach, czyli do góry, wertykalnie, wszystkie skoki, przeskoki, odskoki i tak dalej. Horyzontalnie, czyli sprint, bieg z prędkością maksymalną, zmiana kierunku, dribbling, wszelkiego rodzaju poruszanie po boisku. I rotacja, czyli sama zmiana kierunku, oddanie strzału, zawracanie, bieg po jakimś tam zygzaku, może niekoniecznie po zygzaku, ale w dużym kącie natarcia. Wszystkie te kierunki ruchu będą obecne wśród zawodników, czyli wśród lokomocji zawodnika. Natomiast jakieś 90% podejrzewam, że powinniśmy skupiać się na wektorze horyzontalnym, czyli tu. Tu powinniśmy kształtować więcej siły, tu powinniśmy kształtować więcej mocy. Dlatego też na przykład w baterii testów ja dużo częściej i dużo bardziej cenię skok w dal, aniżeli wyskok dosiężny. Skok w dal jest równie prosty, jak nie prostszy w zbadaniu niż wyskok dosiężny, a daje nam od razu jakby odpowiedź, jaką zawodnik jest w stanie generować moc. Ja wiem, że jest silna korelacja pomiędzy jednym i drugim skokiem, bo jeżeli zawodnik generuje dużo mocy tu, to bardzo prawdopodobne, że będzie generował dużo mocy tu, ale też nie zawsze. Dlatego uważam, że warto byłoby przeanalizować raz jeszcze trening siły. Sami teraz sobie zróbcie taki mały rachunek sumienia i zastanówcie się, czy w waszym treningu przeważają przysiady, ciągi i tak dalej, czy jednak znajdują się tam wszelkiego rodzaju poruszania i generowanie siły w tę stronę. Czyli do przodu, do tyłu, do boku i tak dalej. Jeżeli miałbym określić jakąś hierarchię w kształtowaniu tych trzech elementów, to niewątpliwie zacząłbym od horyzontalnego kształtowania, następnie rotacyjnego i na końcu wertykalnego, w kierunku generowania siły. To jest taki, nie wiem, czy znacie Jana Lemera. Ja serdecznie polecam zaznajomić się z tą osobą, czy właściwie z jego publikacjami, bo on właśnie w taki sposób, bardzo ciekawy, na podstawie infografik przedstawia zbiór badań. I tu popatrzcie, jest porównanie przysiadu i tak zwanego hip thrustu, czyli unoszenia sztangi poprzez wyprost bioder. I nie do końca hip thrusty są najlepszym ćwiczeniem na przyspieszenie, ale rzeczywiście sam kierunek ruchu jest podobny do tego, co realizujemy w trakcie przyspieszenia. Chociaż jest gro ćwiczeń dużo, dużo bardziej specyficzne. Jest prosty rezultat ukazany, w jaki sposób przysiad przedni wpłynął na poprawę wyskoku dosiężnego, czyli vertical jump. Popatrzcie, że prawie dwukrotność tego, co hip thrusty. Porównali to z wyskokiem w dal, czyli ze skokiem w dal, czyli horizontal jump. I znowu tutaj jest prawie dwukrotność na korzyść tym razem hip thrustów. I porównali czas biegu na 10 metrów i czas biegu na 20 metrów sprintem. I popatrzcie, że dużo lepsze efekty osiągali zawodnicy realizujący hip thrusty tak zwane, czyli wznosy bioder ze sztangą. I podsumowanie tego badania, tego zestawienia badań jest bardzo proste i oczywiste, czyli to, co powiedziałem wam wcześniej. Jeżeli jesteście piłkarzami, postarajcie się, jeżeli macie taką możliwość, pracować więcej nad pokonywaniem oporu w przód, do boku czy do tyłu. Jeżeli realizujecie dyscyplinę skupiającą się bardziej na wyskoku, to dużo lepszym rozwiązaniem będzie wykonywanie ćwiczeń tradycyjnych, takich siłowych, na przykład przysiadów. I teraz odpowiadając na pytanie, które zawarłem w poście na Facebooku czy na Instagramie, czy wykonywanie przysiadów jest najlepszą opcją dla piłkarza, żeby stać się szybszym? Teraz każdy z was, wydaje mi się, że będzie mógł sobie odpowiedzieć na pytanie. Moja odpowiedź brzmi nie. Jest masa dużo lepszych środków, które sprawią, że zawodnik będzie silniejszy, będzie szybszy na boisku. Przynajmniej sprawimy mu warunki do tego, żeby taki progres
miał większe prawdopodobieństwo realizacji, no bo to zawsze jest tylko i wyłącznie nasza hipoteza i my musimy poprzez trening ją potwierdzić. Więc jeżeli jesteś piłkarzem, chodzisz na siłownię i widzisz tam kawałek trawy z sankami, to załaduj na te sanki solidne obciążenie oscylujące w około 100% masy twojego ciała i spróbuj z nimi pospacerować, czy wykonać na przykład wykroki chodzone, ale z obciążeniem za sobą. To już w jakiś sposób odzwierciedli właśnie ten odpowiedni kierunek ruchu. Ok, przejdziemy sobie teraz do ćwiczeń. Przygotowałem wam kilka ćwiczeń, z których ja korzystam, czy z których skorzystają moi zawodnicy. Poczekajcie. Dobra. Ok. I popatrzcie. Szereg ćwiczeń oczywiście można byłoby zastosować, szereg środków. Ja wybrałem te, które stosuję najczęściej, czyli te, które uważam, nie uważam, tylko wiem, że mają bardzo duże przełożenie na to, jak zawodnik się porusza. Jedno z nich to jest wspomniane poruszanie z obciążeniem. Włączymy sobie głos. Popatrzcie, jest to nic innego jak technika kroku skrzyżnego, już w takiej wersji bardzo dynamicznej, może jeszcze zaraz znajdę w bardziej statycznej formie. Bardzo duża prędkość ruchu, ćwiczenie, które ma bardzo fajne przełożenie na technikę zmiany kierunku i na jakość zmiany kierunku biegu. Krok skrzyżny jest elementem składowym każdej zmiany kierunku. Czy chcesz, czy nie chcesz, wykonasz właśnie to. Dobra, zaraz odpowiem na pytania, poczekajcie, przejdziemy te ćwiczenia. Więc to jest jedno z tych ćwiczeń, to akurat w kontekście poruszania bocznego, krokiem skrzyżnym. Tego typu ćwiczenia stosuję w bloku mocy, już w takiej prędkości, w bloku mocy, w dniach, w którym skupiamy się bardziej na pracy wielokierunkowej. Dobra? Dalej. W kontekście przyspieszenia. Praca kierunkowa, niska pozycja, jak najmocniejsze odepchnięcie z pojedynczego kroku. O troszkę kąt większy niż w momencie przyspieszenia, chociaż w początkowej fazie przyspieszenia właśnie ten kąt mniej więcej natarcia 40-45 stopni jest uzyskiwany. Bardzo, bardzo specyficzne ćwiczenie. Natomiast najbardziej adekwatne do rozwoju siły pod kątem szybkości. Wyższy marsz, tutaj jeszcze mało dociążony, możemy tutaj wrzucać dużo większe ciężary. Jeszcze raz odpalimy, szybsze ciało. Ok, czyli wykonujemy nic innego jak technikę marszu w formie dociążonej. Popatrzcie. Mocno akcentując odbijanie jednonóż. Ćwiczenie, które moglibyśmy porównać ze wspięciem na podest. Akurat tutaj nie mam wspięcia na podest, nie planowałem go pokazywać, ale z wchodzeniem nogą na podest, tylko jesteśmy w odpowiednim kącie natarcia. Tutaj jedno z moich ulubionych ćwiczeń, czyli przejście pojedyncze. Przejście pojedyncze, skupiamy się głównie na ruchu z przedniej kończyny. Ćwiczenie, które często używam w kontekście rozwoju przyspieszenia. Zaczynamy sobie z pozycji wykrocznej. Ciężar daje nam opór odpowiedni dla wzmacniania właśnie przyspieszenia, czyli jedziemy horyzontalnie. Popatrzcie, odpowiedni kąt natarcia, pracuję sobie przednią nogą. Wykonuję mocny pierwszy krok, troszkę tutaj można byłoby się przyczepić, że za długi krok zrobił Łukasz, natomiast jest to też faza nauki, chciałem tylko i wyłącznie zaakcentować, jak wygląda tego typu ćwiczenie. To w kontekście poruszania, natomiast
w kontekście dynamicznej pracy z piłką lekarską, ja lubię używać znowu ćwiczeń, które będą akcentowały jedną kończynę, tutaj połączenie swego rodzaju pierwszego kroku, czy takiego prostego skoku w przód z dodaniem piłki lekarskiej, czyli piłka lekarska jest tutaj obciążnikiem dla tego kroku. My staramy się wygenerować jak najwięcej mocy z pierwszego kroku. Taki jest główny cel tego ćwiczenia. Znowu ćwiczenie, które możemy zastosować w bloku tym pierwszym, czyli w bloku mocy. Hop, znowu, można się przyczepić do techniki, ale ja bym nie popadał w taki idealizm. Uważam, że było to wykonane spoko. Drugą rzeczą, którą chciałem tutaj przemycić, to jest wyrobienie nawyku mocnego pierwszego kroku z dodatkowym ruchem, tym takim swingu nogi zamachowej. Czyli żeby uzyskać tą pozycję wyprostu i zgięcia drugiej nogi. Kolejne ćwiczenie, które stosuję z wykorzystaniem piłki lekarskiej, głównie skupiające się na pracy w biodrze i na wyproście dynamicznym biodra, bo to popatrzcie, w każdym z tych ćwiczeń jest, patrzcie, jest biodro, ono się zgina, mocno z niego, z tego biodra ten ruch generujemy, a efektorem tego całego ruchu w trójwyproście jest duży paluch. Tutaj w tym ćwiczeniu ten duży paluch sobie usuwamy, ale chcemy nauczyć odpowiedniej pracy w biodrze. Zgięcie wyprost. Bardzo fajne ćwiczenie, często robię z młodszymi zawodnikami, gdzie pracuję sobie od zgięcia do dynamicznego wyprostu. Tutaj nałożone obciążenie w postaci piłki lekarskiej. Możemy to robić w progresji do skoku w przód na przykład. Czyli wykonuję skok w dal z rzutem piłki lekarskiej. Pochyl mocno i odpalaj. Idąc dalej, ćwiczenia siłowe, jakie często stosuję w kontekście rozwoju szybkości i przyspieszenia, to oczywiście też podstawowe wzorce ruchowe, ale skupiające się na pracy jednej kończyny. Ogólnie uważam, że powinniśmy więcej akcentować pracę jednonóż niż pracę obunóż. Więc jakbym miał do wyboru, to wybrałbym tylko ćwiczenie jednonóż. I tutaj przykład za kroku w tył, praca, popatrzcie, głównie jednonóż, dynamiczna faza koncentryczna. Zwróćcie uwagę, że zawodnik jest właściwie cały czas na przedniej nodze. Hop, tylna noga służy tylko i wyłącznie jako asekuracja. To nie jest nadrzędny cel, by iść na tą nogę. Częstym błędem jest właśnie przenoszenie ciężaru na tylną nogę. My chcemy maksymalnie dociążyć przednią nogę i maksymalnie szybko z tej dolnej pozycji, z dolnej pozycji wyjść do góry. Kolejne ćwiczenie z zakresu ćwiczeń siłowych. A, jeszcze jedno ominąłem. Bo oczywiście my generujemy moc, ale żeby być szybkim na boisku, musimy odpowiednio ją absorbować, do czego wykorzystuję proste wariacje ze skoków. To akurat jest jeden z testów, które ma ocenić poziom kontroli motorycznej i generowanej mocy przez zawodnika, czyli zeskok z wyskokiem. Tu widzimy pewne zaburzenia koordynacyjne, osiowość, tak, kilka takich elementów, ale nic bardziej prostego jak wyizolowanie chociażby z tego ćwiczenia samego ze skoku, czyli uczymy organizm, czy uczymy ciało naszych zawodników absorbować siłę. Niesłychanie się nam to przyda w momencie kształtowania szybkości ze zmianą kierunku. Zmiana kierunku efektywna będzie wtedy, kiedy będę dobrze hamował i dobrze przyspieszał. Nic prostszego. To tak wracając do tego, kolejnym ćwiczeniem siłowym, które często korzystam, już takim tradycyjnym, to jest nic innego jak przysiad jednonóż. Tutaj jeszcze w wersji asekurowanej staramy się wykorzystać pełen zakres ruchu, wyeliminować moment odbicia w czasie wejścia na podest poprzez przyklejenie tylko i wyłącznie nogi piętą do ziemi. Ja stosuję taki benchmark, że jeżeli zawodnik nie jest w stanie wykonać 5 przysiadów na jednej nodze i nie ze względów na ograniczenia mobilności,
czyli nie na ziemi, zazwyczaj wykonują to właśnie na takich podestach. Jeżeli nie jest w stanie siłowo wykonać 5 ruchów, to nie ma sensu przychodzić z tym zawodnikiem na pracę ze sztangą i na pracę, powiedzmy, w tych tradycyjnych ćwiczeniach siłowych. Tego typu ćwiczenie to jest w formie asekuracji. Jeżeli zawodnik jest w stanie zrobić pełen przysiad sam, to akurat też zawodnik, który wracał po rekonwalescencji mięśnia przywodziciela, więc tam grupy mięśni przywodziciela, bo tam nie wiadomo tak naprawdę, który był uszkodzony. Nie było postawionej diagnozy. Można byłoby jeszcze bardziej zgasić ten dół, żeby nie następował ten moment odbicia, tylko żeby zawodnik pracował zupełnie z martwego punktu. Kolejnym ćwiczeniem niezbędnym w przyspieszeniu jest podciąganie, słuchajcie. Poprzez ręce zawodnik jest w stanie generować nawet 20 do 30% prędkości więcej przy efektywnej, mocnej i skoordynowanej pracy ramion. On jest w stanie przyspieszyć więcej, bo ta praca ramion będzie napędzała tą naszą sprężynę, czyli będzie pomagała akumulować jeszcze więcej energii do oddania w tym kroku. No spróbujcie sobie biec z rękoma za plecami albo spróbujcie przyspieszyć z miejsca, nie używając rąk, a potem dodajcie te ręce i zobaczcie, jak ogromna to jest różnica. To akurat forma dociążenia w tak zwanych ruchach pojedynczych. Ostatnio częściej stosuję tą metodę. Chcę, żeby każdy ruch był dynamiczny, tak jak pamiętacie. Popatrzcie, porównajcie sobie to z tym. Tutaj też pracuję z punktu zero, czyli zawodnik za każdym razem ustawia się do wykroku i robi jeden mocny, hop, wychodzę, znowu zbyt duży sus, zatrzymuje się, poprawia, przyjmuje pozycję, następny, poprawia, przyjmuje pozycję, następny. Tak samo w pracy w wykrokach, kiedy poruszam się w przód, muszę dociążyć przednią nogę, idę do przodu, dociążam przednią nogę, idę do przodu. I tak samo tutaj w podciąganiu pracuję sobie z punktu zero, żeby wygenerować jak najwięcej mocy, ciągnąc się w górę, podciągając się na drążku. Dawaj jeszcze jeden mocno. Czyli przeszliśmy przez ten element dynamiczny, siłowy. Jednym z ostatnich elementów to ćwiczenia pomocnicze. Oczywiście można byłoby ich tutaj wyróżnić masę, zaczynając od tych najbardziej podstawowych w formie zgięć podudzia na przykład, czyli tutaj jak sobie szybko przejedziemy, albo nie szybko, ale przejedziemy, słuchajcie, chcę wam pokazać, już, jesteście cierpliwi, o, i wasza cierpliwość będzie nagrodzona, czyli tak zwany leg curls. Jedno z fajniejszych ćwiczeń, według badań jest to w ogóle jedna z form, która w największym stopniu angażuje grupę kurczowo-goleniową. Czyli zgięcia pod udzi w tym ćwiczeniu leg curl właśnie z wykorzystaniem ścierki. To, czyli jedno z takich na przykład może być ćwiczeniem pomocniczym, albo forma jakiegoś ćwiczenia stabilizująca staw biodrowy, tutaj akurat wykorzystanie tak zwanego hip locku, czyli zablokowanie biodra w górnej pozycji, przechodząc z pozycji zgiętego biodra do wyprostowanego. My chcemy, żeby praca na jednej nodze była jak najbardziej stabilna i żeby ta stabilność mogła przekuć się potem na generowaną siłę. Jest bardzo duża korelacja pomiędzy stabilnością, a siłą jednonóż w kończynie dolnej i tym, jak stabilność jednonóż wpływa na szybkość poruszania. To akurat badanie, które przytaczam, było robione na sprinterach, natomiast odnieść możemy to do każdego sportu, w którym przeważa lokomocja biegowa, czyli na przykład piłka nożna. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to jest dobry moment. Widzę, że tutaj kilka pytań się pojawiło. Pierwsze, czy są jakieś normy, które można odnieść do skoków dal? Tak, ja korzystam z normy takiej. 150% twojego wzrostu musisz skoczyć obu nóż.
To jest taka bardzo prosta norma, według której fajnie byłoby się, by się poruszać. Jeżeli tam masz, no nie wiem, ja mam 190 cm wzrostu, to 150 cm to będzie pewnie jakieś 2,5 metra. No ja podejrzewam, że nawet teraz bym skoczył obu nóż, koło 2,60 pewnie bym skoczył, więc tego typu porównania jest, oczywiście jest więcej tego, chociaż jest to słabiej przebadane niż wyskok w górę, czyli wyskok dosiężny. Natomiast my korzystamy z benchmarku 150% wysokości ciała. Jakie przykładowe ćwiczenia możemy wykonywać w budowaniu siły? Pchanie, ciągnięcie kończyny, góra i dół. Okej, więc tak naprawdę no, tych ćwiczeń jest masa, prawda? Nie wyróżnię ci tutaj teraz, nie rzucę ci planu treningowego nagle, nie ma takiej możliwości, natomiast część ćwiczeń już pokazałem. Warto zacząć od tych podstaw, czyli podciąganie, przysiady, wykroki i tak dalej, i uzupełniać to o generowanie mocy i siły w konkretnych kierunkach ruchu. Bo czemu nie można na przykład w wykroku popracować w przód, jeżeli mamy taką możliwość? Dlatego pchanie i ciągnięcie właśnie w takich formach. Skąd wziąć ten licznik siły Better Way, bo nie mogę znaleźć? Trzeba przyjść na nasze szkolenie z siły i my tam bardzo szczegółowo omawiamy proces planowania na podstawie testów. I to jest chyba najkrótsza droga. Najbliższe szkolenie odbędzie się w czerwcu. Także jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, przepraszam, nie wyświetla mi się nazwa, to zapraszamy na nasze szkolenie już w czerwcu. Czy można zastąpić sanki na przykład gumami? Można, ale nie jest to to samo. Sanki dają równomierne obciążenie przez cały zakres ruchu, a gumy dają największy opór na końcu ruchu. Więc tak naprawdę na gumie musiałbyś lub musiałabyś uzyskać pewne napięcie już i tego napięcia się trzymać, żeby byłoby to jakkolwiek mierzalne. Natomiast można, jeżeli nie masz sanek, można to realizować z gumą. Aha, to samo pytanie, jaki ciężar na sanki w bloku mocy? Więc ja bym zaczął od tego, że sanki wykorzystuję tylko i wyłącznie w bloku siły i zaczynam od 80% masy ciała w marszach i przechodzę sobie wyżej, o tyle, ile zawodnik jest w stanie pokonać. Natomiast w wykrokach optymalnym obciążeniem jest od 40% masy ciała w górę. Czyli nabudowujemy sobie 40%, co 5% w górę, 45%, 50%, 55% i tak dalej. Dopiero jak zawodnik to opanował i ma, powiedzmy, dobrą technikę i jakość wykonania, to możemy to robić w wyższych prędkościach, czyli przesunąć sobie to do bloku mocy, a wcześniej w bloku mocy korzystać na przykład z piłki lekarskiej. Live będzie zapisany na YouTubie, tak jak mówiłem. Jak pracować nad asymetrią? Pytanie, na które nie potrafię ci odpowiedzieć w 2-3 minuty. Nad asymetrią najlepiej jest pracować w taki sposób, jak pracujesz nad siłą. Najprościej rzecz ujmując, tak żeby jakby nie chcesz, byś poczuł, że cię jakkolwiek spławiam, jest to tak duży temat, że nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Najprościej przyjmij sobie taką zależność, że robisz zawsze serię więcej na słabszą stronę. Czyli nie wiem, nogę kopiącą, w nodze kopiącej masz słabsze dwuje, w nodze podporowej masz słabsze dwuje i robisz curle na jednej nodze, to wykonaj sobie 6 powtórzeń na prawą, wróć. Tak, 6 powtórzeń na słabszą, 8 powtórzeń na lepszą i 6 powtórzeń na słabszą. Dobra, Paweł pyta, sanki stosujecie od któregoś wieku, czy bardziej w zależności od poziomu wytrenowania? Ja korzystam na początku, tak naprawdę powiem ci, że teraz z najmłodszym zawodnikiem, jakiego mam, to jest 10-latek i też przepraszam, pracujemy w formach dociążonego poruszania, ale jako że sanki są za ciężkie, to dzieciaki zazwyczaj pchają po prostu te boksy crossfitowe do wskoku, boksy plyometryczne, znaczy nie crossfitowe, bo będzie to źle odbierane. I wtedy na tego boksa ewentualnie mogę nałożyć obciążenie.
Drugą opcją jest właśnie wykorzystanie tych gum, o których ktoś tutaj wspomniał już. Więc, jeżeli masz młodszych zawodników, można na początku z nimi popracować z gumą, albo właśnie dając im lżejsze sanki do pchania, ale to jest dla dzieciaków zupełnie, naturalna sprawa, pchanie, ciągnięcie jakiegoś przedmiotu. Tak już było pytanko o normy wyskoków w dal, są jakieś w wyskoku dosiężnym. W wyskoku dosiężnym są centymetry, bo oblicza się jak wysoko odbijesz stopę od ziemi i przyjmuje się, że od 45 centymetrów w górę to jest w miarę ok wynik, tam wybitny jest bodajże powyżej 65 centymetrów, także powyżej metra. No to szczerze mówiąc, ja się chyba nie spotkałem z zawodnikiem, który ma windę więcej niż metr. Z piłkarzy oczywiście. Dobra. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj. Jeżeli już nie ma więcej pytań, to będziemy kończyć. Jestem bardzo zadowolony, że było tyle osób, że tak aktywnie uczestniczyliście, przepraszam, w tym wszystkim. Na koniec gorąca prośba do Was. Jak możecie, oznaczcie, zróbcie teraz zdjęcie. Czy nagrajcie krótkie wideo z tego webinaru i wrzućcie do siebie na Instagram, że byliście, żebym wiedział, że to wy byliście na tym webinarze i nam kibicujecie, że tak powiem. Jak możecie, to wrzućcie z oznaczeniem Betterwaya oraz mojego prywatnego profilu M. Kwietniewski Betterway. Tak jak mówię, bardzo nam to pomoże zwiększać zasięgi, bo teraz różnego rodzaju algorytmy ograniczają te zasięgi. Także raz jeszcze Wam bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie odwiedzić kanał na YouTubie, tam będzie ten webinar. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i co? I widzimy się następnym razem. W piątek obiecany artykuł właśnie o poruszaniu z obciążeniem ze mną w roli głównej. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Byłem na kursie i faktycznie fajnie wszystko składa się w całość, dokładnie. Bardzo Wam dziękuję. I co? I trzymajcie się tymczasem. Dobrego wieczoru. Siema.